Europejskie puchary po roku przerwy wróciły do hali Energia, a bełchatowski obiekt okazał się szczęśliwy dla PGE Skry. Bełchatowianie pokonali po raz drugi Ach Wolej Lublana. W spotkaniu, podobnie jak było to na wyjeździe, Wlazły i spółka zdobyli komplet punktów do tabeli grupy D. Bełchatowianie rozpoczęli mecz od mocnego uderzenia, grając skutecznie i efektownie. Po szybkiej wygranej w secie premierowym w grze PGE Skry coś się jednak zacięło, a coraz mocniej do głosu dochodzili goście. Drużynie z Bełchatowa udało się jednak odrobić straty i wygrać w całej partii. Ach Wolej kontynuował dobrą grę w kolejnej części meczu, triumfując w niej, ale PGE Skra zdołała odbudować się w czwartej odsłonie i zakończyła spotkanie zwycięstwem. Najlepiej punktującym w tym spotkaniu był Mariusz Wlazły. Dla nas jest najważniejsze to, że zwyciężyliśmy za 3 punkty. No, wiemy, jaką sytuację mamy w grupie i te punkty są dla nas najważniejsze. No, staraliśmy się skupić na całym spotkaniu i konsekwentnie dążyć do wyznaczonego celu. Troszkę gdzieś tam nam coś uciekło w międzyczasie, ale cieszę się, że mogliśmy wrócić do gry i zakończyć ten pojedynek z takimi punktami, o jakie walczyliśmy. Zwycięstwo dla bełchatowskich siatkarzy miało też dodatkowy wymiar. Drużyna otrzymała po nim chwilę wolnego na odpoczynek. Ogromnie się cieszę z tego zwycięstwa, z tego, że wygraliśmy za 3 punkty. Będziemy mieć troszkę więcej wolnego, taka była ciekawostka w szatni. Jeżeli wygramy, to będzie to wolne, także na pewno każdy się cieszył po tym meczu i myślę, że osobiście mogę się bardzo cieszyć z tego, że w końcu wykorzystałem swoją szansę i zagrałem. Może nie tak jak, aż tak jak potrafię, ale na pewno to było coś, co chciałem zaprezentować na boisku. Dzięki ostatniej wygranej PGE Skra awansowała na drugie miejsce w swoim zestawieniu Ligi Mistrzów. Trzeci zespół z Krajowej ma do Bełchatowian 2 punkty straty, a obie drużyny zmierzą się ze sobą w ostatniej kolejce rundy grupowej. Natomiast kolejny trudny mecz w tych rozgrywkach bełchatowska drużyna rozegra w Modenie, gdzie 14 lutego zmierzy się z Azimutem.